Nazywam się Ewa Abart i czytam dla Państwa randkę z Hugo Bossem. Gdy po szaleńczym biegu wreszcie dotarłam na miejsce, wiedziałam już, że nie zdążyłam. Liczyłam jeszcze na opóźnienie, byłam gotowa wyciągnąć Hugo siłą z samolotu, zrobić scenę, rzucić się na ochronę, cokolwiek. Ale zamiast tego siedziałam z opuszczonymi rękami jak pokonana i płakałam. Poczułam, że ktoś koło mnie usiadł. Odsunęłam się i spojrzałam w bok. A więc jestem idiotą. Usłyszałam znajomy głos. Randka z Hugo Bossem to bardzo przyjemna, lekka i sympatyczna powieść o meandrach uczuć, o skomplikowanych relacjach damsko-męskich, o przyjaźni, o zdradzie oczywiście. Akcja książki dzieje się we Wrocławiu, moim mieście ukochanym, z którego pochodzę, więc kiedy autorka wplatała znane mi ulice, Komandorska, Róg Arkadii i tak dalej, czułam się jakbym była w domu. Także czytanie tej książki sprawiło mi naprawdę bardzo dużo przyjemności. Mam nadzieję, że Wam słuchanie też sprawi dużo frajdy. Polecam.